całość baczność. Poczuć sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Poczet flagowy do wciągnięcia flagi państwowej wystąp. Do hymnu państwowego. Witamy serdecznie na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego panią dyrektor Bogumiłę Gudzowską. Panią wicedyrektor Izabelę Rożek. Oraz wicedyrektora pana Wojciecha Jądzewicza. Serdecznie witamy przybyłych gości. Pana burmistrza Andrzeja Kamyszka. Panią wiceburmistrz Katarzynę Łuczyńską. Przewodniczącego Rady Miasta, pana Zbigniewa Walczaka. Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marka Rudnikowicza. Przewodniczącą Komisji Oświaty, panią Danutę Rudnikowicz. Grono pedagogiczne. Rodziców oraz wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieni. Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Bogumiłę Gudzowską.
Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły. Dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny. Z małym opóźnieniem, bo dzisiaj 4 września, a nie 1, ale pełni sił, entuzjazmu przyszliście do szkoły, aby rozpocząć ten nowy rok 2023-2024. Przed wami nowe wyzwania. Przed niektórymi bardzo ważne, czyli egzamin ósmoklasisty. Mamy w tym roku tylko jedną ósmą klasę. Wszystkim uczniom tej klasy życzę wielu sukcesów edukacyjnych, wspaniale zdanego egzaminu, a my ze swojej strony zrobimy wszystko, aby wam to umożliwić. W naszych murach witamy również 51 pierwszoklasistów. Mamy dwie dosyć liczne klasy. Wszystkich tutaj bardzo serdecznie witam wraz z tak gromadnie zebranymi rodzicami. Wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, pracownikom administracyjnym życzę wytrwałości, radości, entuzjazmu i wielu sukcesów w pracy zawodowej. Rok szkolny 2023-2024 uważam za otwarty. Prosimy o zabranie głosu zaproszonych gości. Pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, drodzy rodzice, drodzy uczniowie. Rozsypały się wakacyjne kartki kalendarza. Skończyła się laba. Wracacie do szkoły. Wracacie po to, aby dalej się rozwijać, po to, aby coraz więcej wiedzy pozyskać, bo przecież to jest wasza praca. Dzisiaj to jest wasza praca. Uczyć się i pozyskiwać wiedzę. Jakie będzie zaangażowanie wasze? Taka wasza przyszłość. Dlatego życzę wam, abyście przy współpracy z nauczycielami, z rodzicami, pracowali w tym roku jeszcze bardziej intensywnie, tylko po to, abyście się naprawdę rozwijali dla dobra naszej gminy, dla dobra naszej kochanej Polski. Wszystkiego dobrego. Droga pani dyrektor, szanowni nauczyciele, kochane dzieci, szanowni rodzice. Tak jak pani dyrektor powiedziała wcześniej, w tym roku kilka dni, rok szkolny się później zaczyna. Ale ze względu na pogodę to przynajmniej 2 tygodnie powinien się później zacząć. Zapowiada się naprawdę piękna pogoda, przynajmniej do połowy września. Niestety jest czas pracy, czas odpoczynku. Przeważnie czas odpoczynku jest krótszy, bo to 2 miesiące. Dla was czas pracy będzie trwał 10 miesięcy. Dlatego życzę wam, żeby te 10 miesięcy minęło w sposób łatwy, przyjemny, radosny, żebyście odnosili dużo sukcesów w nauce, odbywali dużo spotkań, wyjeżdżali na wycieczki i za 10 miesięcy uśmiechnięci stawili się pięknymi świadectwami na koniec roku. Życzę wam tego. Nauczycielom życzę dużo szacunku od strony uczniów, satysfakcji z pracy, a rodzicom mało kłopotów i dużo radości i sukcesów waszych dzieci. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze chciałam poinformować, że w naszym gronie mamy nowych pracowników. Chciałam powitać i podziękować za wsparcie panią Iwonę Zając, nauczyciela współorganizującego w klasie drugiej. W świetlicy wesprze nas pani Małgorzata Trzeciak-Siemińska. I w sekretariacie przy ulicy Podmokłej pani Kinga Słodka.
Po raz kolejny spotykamy się dziś na placu szkolnym. Całkiem niedawno, jakby to było wczoraj, kończyliśmy poprzedni rok szkolny, z ekscytacją oczekując dwumiesięcznych wakacji. Dziś kalendarz nieubłaganie wskazuje wrzesień, a to oznacza jedno. Koniec słodkiego lenistwa. I początek słuchania budzika. Wszyscy rozpoczynamy dziś kolejny rok szkolny, czyli kolejne 10 miesięcy zdobywania nowych doświadczeń, przyjaźni i wiedzy. Wiedzy nie tylko ogólnej, ale także wiedzy o sobie, swoich możliwościach i pragnieniach. To szansa na kolejne 10 miesięcy nowych sukcesów, radości i wspaniałych przygód w gronie koleżanek i kolegów. Zanim jednak powędrujemy wspólnie na ścieżki edukacji, zatrzymajmy się na moment, zaglądając w karty historii. Wszyscy pamiętamy i pamiętać będziemy, że był taki wrzesień, kiedy to klasy nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Hitlerowskie Niemcy zaatakowały granicę Polski o świcie, nacierając drogą lądową, wodną i powietrzną. Rozpoczęła się najstraszniejsza wojna w historii Polski i całego świata. Trwała 6 lat i pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich. Wojna pochłonęła wielu. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania. I przez ten moment refleksji poprowadzi nas tekst autorstwa Józefy Radzymińskiej Jest jeden czas miłości. Biało-czerwona ziemia, co z siebie wydała pokolenia żołnierskie w walce niepodległej. Niech się przed tobą chyli sztandar wiecznej chwały, bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo. Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko stata się w jedną narodową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga, przez serce żywe, co w piersiach nam bije. Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo i wolność to jest tyle, ile nas żyje. Zawsze będziemy pamiętać o obrońcach naszej ojczyzny. Dlatego też uczniowie klas 4-8 wraz z harcerzami wezmą udział w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej w miejscu pamięci na cmentarzu o godzinie 10:30. Zbiórka uczniów z klas 4-8 wraz z wychowawcami wyznaczona została na godzinę 10:15 na placu szkolnym. Uczniowie dojeżdżający, którzy nie mają zapewnionej opieki po uroczystościach na cmentarzu i czekają na powrót do domu autobusem szkolnym, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. Drogie koleżanki i koledzy, cieszymy się, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że spędziliście wakacje wyjątkowo dobrze, wykorzystując każdą chwilę na spełnianie marzeń i aktywne poznawanie otaczającego nas świata. Wszyscy tworzymy społeczność szkolną, dlatego dziś wraz z rodzicami i nauczycielami możemy ochoczo wkroczyć w kolejny, nowy rok szkolny. W sposób szczególny chcielibyśmy powitać tych, którzy właśnie dziś rozpoczynają swoją szkolną przygodę. Drodzy pierwszoklasiści, życzymy Wam samych wyjątkowych dni, cudownych szkolnych przyjaźni i radości z Waszych postępów. Przedstawimy teraz uczniów z klas pierwszych. Bardzo prosimy ich o wystąpienie na środek placu apelowego. Grupa pierwsza. Bartosik Jakub, Bobrowski Filip, Brzeziński Szymon, Dereniowska Laura, Gałązka Dominik, Guglas Amelia, Hernacki Karol, Ichnatenko Kyrylo, Kwiatkowski Brian, Mazurkiewicz Kacper, Morman Alicja, Matczuk Maria, Owsiany Błażej, Poprawska Hanna, Rozpłochowska Alicja, Rożek Ksawery, Sawczyszyn Mikołaj, Sawczyszyn Oliwia, Siemienińska Pola, Śnieżyk Ksawery, Święcicki Kacper, Trela Stanisław, Worobowa Julia, Witkowski Gracjan, Wrona Hubert, Żurowski Franciszek. Grupa druga. Biłak Lilianna, Bondarczuk Artur, Hałas Julia, Dębowski Mikołaj, Drabczyk Cyprian, Drostek Wiktor, Frankę Felix, Górski Ignacy, Kalinik Szymon, Klimiński Szymon, Kondycki Stefan, Korzyszczak Julia, Kuś Maria, Majewska Zuzanna, Muchajer Jakub, Ośmiana Wojciech, Pełka Mikołaj, Przygocka Lena, Sługocka Stella, Stańczyk Marcel, Szewczyk Wiktor, Szustak Iga, Trela Nikodem,
Zając Alan, Żuława Nadia. Za moment nastąpi losowanie w klasach pierwszych. Przypadkowo wybrany uczeń zostanie poproszony o wylosowanie koperty, w której znajduje się symbol klasy, czy klasa pierwsza A, czy pierwsza B, oraz imię i nazwisko wychowawcy. A ja w międzyczasie zapomniałam przedstawić jeszcze jednej pani nowej, pani Anna Szewczyk, która wspomoże nas w tym roku w kilku godzinach historii. Grupa pierwsza na liście to klasa pierwsza A i wychowawca pani Mariola Michniewska. Grupa druga to klasa pierwsza B, wychowawczyni pani Jolanta Mazur. Prosimy panią dyrektor Bogumiłę Gudzowską o uroczyste pasowanie i przyjęcie naszych najmłodszych kolegów i koleżanek do grona uczniów naszej szkoły.
Widzę, widzę, nie mogę wyglądać. Wielkie brawo dla naszych pierwszoklasistów. Na dobry początek edukacyjnej przygody przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Rudnikowicz, wręczy wychowawczyniom klas pierwszych drobny upominek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym pierwszoklasistom, trzymamy za was mocno kciuki i wierzymy, że będziecie czuli się bardzo dobrze w naszej szkole już od pierwszego dnia. Życzymy wam wszystkim samych piątek i szóstek oraz dużo radości z nauki. Dobra, dziękujemy wam, możecie już wrócić z powrotem. Wracamy, że widzimy. Poznaliśmy już wyniki losowania w klasach pierwszych. W tym roku szkolnym nastąpi zmiana organizacyjna. W budynku przy ulicy Konopnickiej zostają tylko klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Edukacja w budynku przy ulicy Podmokłej zaplanowana została dla klas piątych, szóstych, siódmych i ósmej na cały rok szkolny 2023-2024. Obowiązuje następujący przydział. W budynku przy ulicy Konopnickiej klasa pierwsza A, wychowawca pani Mariola Michniewska, sala 107. Klasa pierwsza B, wychowawca pani Jolanta Mazur, sala 108. Klasa druga A, wychowawca pani Izabela Kubów, sala 103. Klasa druga B, wychowawca pani Monika Plamowska, sala 102. Klasa trzecia A, wychowawca pani Anna Belcarz, sala 106. Klasa trzecia B, wychowawca pani Barbara Kichart, sala 08. Klasa czwarta A, wychowawca pani Katarzyna Łuczak, sala 207. Klasa czwarta B, wychowawca pani Agnieszka Gawron, sala 202. W budynku przy ulicy Podmokłej obowiązuje następujący przydział gabinetów. Klasa piąta A, wychowawca pani Sylwia Muchajer, sala numer 3. Klasa piąta B, wychowawca pani Margareta Przysmak, sala numer 14. Klasa szósta A, wychowawca pani Joanna Brysk, sala numer 12. Klasa szósta B, wychowawca pan Dariusz Silczak, sala numer 2. Klasa siódma A, wychowawca pani Agnieszka Prodyus, sala numer 1. Klasa siódma B, wychowawca pani Monika Kołodziej, sala numer 6. Klasa ósma A, wychowawca pani Magdalena Bizukoj, sala numer 4. W związku z uczestnictwem w uroczystościach na cmentarzu uczniów z klas 4-8, niedługo po zakończeniu apelu dzisiejsze pierwsze spotkania z wychowawcą odbędą się tylko tu, w budynku przy ulicy Konopnickiej. Przypominamy, że klasy 1-4 udają się wraz z wychowawcami do wymienionych wcześniej gabinetów. Przydział gabinetów na dzisiejsze spotkanie dla klas 4-8 jest następujący. Klasa 5 A, sala 203, klasa 5 B, sala 206. Klasa 6 A, sala 204, klasa 6 B, 208. Klasa 7 A, świetlica szkolna, klasa 7 B, sala gimnastyczna. Klasa 8 A, świetlica. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Prosimy, rozejść się do klas.